stylizację. Cześć! Buzia, dzięki, pa. Cześć, dzięki. Ty się nie pokazujesz, nie? Nie. A mogłabym mówić do tobie? Pa! Ale będę mówić, że jesteś ten... Będę mówić, że jesteś znany i jesteś bardzo dobrym. Rezyseze? Panie Rezyseze? No, mi las! No i widzisz, słuchaj, ja ci powiem, nie tak. Pokazuj mnie. Ciekawe, czy zgadną. No, tak? Zgadujcie, on sobie powiem, mam mogę podpowiedzieć? Jest nie. 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 Niech to, niech to będzie hasło. Dzień dobry, dzień dobry. No to niech pani opowie, jak pani minął dzień. Wchodzę do windy, obładowana zakupami. A tam jest? A tam lustro! Wiesz, jaki chodzę z lustrem! Cześć! Aha, chodź! Odwrócimy się! Czekaj, się tak. Czekaj, tak, o tak. Dobra, w poprzek, no. Przyjechał. Dobre. Dobre, co? Powiem wam, tak jest przystojny, on mówi, że nie, jak nie. No, tak ja zrobię zdjęcie. No. Jest, jakie ładne zdjęcie wyjdzie. Zrób ładne zdjęcie. Wygląda 20 kilo chudziej. I wiecie co, dostałam ci... Mogę to wrzucić, oczywiście. No, wrzucę, rzucaj. A potem płać. Bo to jest pani rezyseze, to nie byle co, wiesz. Dawaj mi las. Wiesz... Gdzie są pieniądze, pieniądze za las, kurwa? Gdzie jest hajs za las? Pieniądze za las. Bo po prostu, prawda jest taka, uwaga, on wychodzi, ja nagrywam, że dostałam reprymendę dziś. Gdyż, ponieważ... I teraz, patrz, ja teraz muszę uważać, żeby cię nigdzie nie pokazać. Idź przodem. Gdyż, ponieważ gość znany, panie rezeseze, powiedział mi, że ja w ogóle nie jestem sobą. Patrzą na nas. To pa, poczekajcie. Musisz się pożegnać. Słuchajcie, jest tak na maks... Cześć! Cześć, no cześć. Czy to jest ten czas? Słuchajcie, jest na maksa późno. Nie wiem, czy w ogóle coś słyszycie, bo ja idę po dużym skrzyżowaniu. Gość, mój gość to nie był mój gość, bo ja też byłam w gościach. A mój kolega pojechał już jadę po swój rower miejski. A myślę, że resztę nagram wam. Kiedy idzie? Gdzie są rowery miejskie? Jakby są to... Są rowery miejskie, dobra. Ale poza tym dostałam reprymendę dziś. Nie wiem, czy nadal będziecie mnie słyszeć, ale... kolega mówi, czy nie możesz tak robić? Musisz dać się poznać. I uwaga, machamy sobie. Spotkaj się na światła. Słuchajcie, idę po rower miejski i on mówi do mnie, że ty nie możesz nie być sobą na filmach. No ja nie jestem sobą, przecież ja jestem sobą. Ale on widzi tę różnicę. Słuchajcie, biorę rower miejski, myślę, że widzimy się jutro, bo jest już bardzo późno, ja mam jutro zdjęcia i odezwę się do was jakoś po południu. Dzięki, cześć, do zobaczenia. Hold up, wait a second, I need to know you. Cześć! Witam was z podziemi. W ogóle wygląda jak w podziemnej trasy paryskiej. Jedyn dające jaja. I Wesna, która stoi na Leonie. I nie martwcie się, pieski są przypięte. Tylko ja nie mam, bo tak chyba będzie lepiej, co? Nie wiem, czy wam nagrywałam ostatnio, bo... W ogóle, czy wy coś słyszycie? Bo czasoprzestrzeń się zagięła. Teraz jadę do rodziców. Nie miałam czasu, żeby wam coś nagrać. O, ale teraz jest jeszcze jasno, więc postanowiłam odpalić telefon. Patrzę, co ona wyczynia, więc ona takie cyrki robi, tam się przewraca, łazi po nim. No, a co? Co ja chciałam powiedzieć, że nie wiem co z majówką, jeśli to kogoś interesuje. Pani niesie torby. Nie wiem co z majówką, bo raz, że pogoda, a dwa, że cały czas, wiecie, musimy coś, ten korytarz ogarnąć. Farbowałam włosy, ale wiecie, one tak się farbują już tylko tu, gdzie mam te rozjaśnione. Natomiast te moje ciemne, one niestety, tak jak myślałam,
to jest? Mam spalone, spaliłam sobie. A nie, to popro. Wiecie co? Tak, one się rozjaśniły, tak jak myślałam. Trudno. Pani przemawia. Widzicie ją? No, więc z majówką to nieważne, to się wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj mamy autorski patent, to będzie, słuchajcie, znaczy co to jest, nie wiem, jakaś rurka do chowania kabli, czy coś takiego. A my to potniemy, bo musimy, ja kiedyś przetargałam ze śmietnika taką lampę, takie cygańskie bizancjum, taka, nawet spoko, jest, jesteśmy się lata 60, jakoś nawet nie wiem, czy nie wcześniej. I tam są takie osłonki na gwinty od żarówek i one, wiecie, są takie jakby zalane woskiem, takie po prostu rurki. No wiecie, takie kiedyś były w żyrandolach. No i tego nigdzie nie ma. Znaczy na AliExpress, sorry, tutaj jest telepawka na tej ulicy. Na AliExpress są one, ale inne mają średnicę, a poza tym są drogie. Pani moja, nasza tutaj osiedlowa znajoma, która ma sklep z lampami i tak dalej, z całym wyposażeniem oświetlenia, no i w ogóle jest chyba najlepiej wyposażony w Polsce, nie wiem, czy na pewno na Dolnym Śląsku. Zresztą może Wam podlinkuję do niej podlinkuję do chyba i na YouTubie, czy na Facebooku gdzieś był reportaż o niej i o jej sklepie, jak znajdę, to Wam to wrzucę na dole. Nawet ona tego nie miała, śmiała się właśnie. Ale lektor stwierdził, że kupi jakąś rurkę plastikową i ją po prostu potnie. No i spoko, zobaczymy. Wczoraj byliśmy w obi. Sprzątaliśmy piwnicę w sobotę i to trwało 5 godzin, czyli zgodnie z planem, ale był po prostu taki sprint, słuchajcie, mega zapierdziel. To, co tam się działo, nie mam zdjęć przed, nawet nie zdążyłam nic nagrać. W ogóle nic nie nagrałam chyba przez tydzień, no ponad chyba 2 tygodnie nic nie nagrywałam. No, także tak zbiorczo wrzucę tego vloga, ale miałam bardzo udane spotkanie biznesowe i to już mogliście widzieć chyba, bo coś Wam nagrałam w sobotę, jak z niego wychodziłam. Pozdrawiam Cię. I tak, i podobno jestem bardzo onieśmielona, jak nagrywam. Mój kumpel mi powiedział, który zna mnie, wiecie. Zresztą, a to jest takie ciekawe, bo ludzie ogólnie mówią, że no, taka trochę jesteś zgaszona, ale ogólnie, że spoko, nie? A on powiedział wprost, że nie, że się ograniczam. O, dobra, muszę kończyć, bo teraz będę miała elaborat. Pozdrawiam Cię, Agnieszko. Dobra, to tymczasem. W ogóle nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tam... tam... Kurde, chyba nie widzicie. Widzicie czy nie? Jest most cały zasunięty taką białą szmatą, bo most... Boże, jakie fryzurę... No, bo most jest w remoncie. Zaraz Wam może nagram z tylnej normalnie kamery. Będziecie coś widzieć. I w ogóle krew mi leci zewsząd. Z dłoni, bo... Sorry. Bo jestem... musiałam coś zrobić u rodziców na ogródku. I mam tak łapy popękane. No i mi się rozwaliła skóra. Nieważne. Nagram Wam ten most, bo to jest mega pamiątka. Taki widoczek. Tak, jestem z psami tutaj. Jedno tu, drugie tu. Wesna niepewnie, bo pierwszy raz jest tutaj w parku. Ale spoko. Dobra, odwrócę kamerę i Wam nagram. I... No, i tyle. My head is underwater. I thought I
Wow, chyba pójdę po okulary przeciwsłoneczne. W ogóle obczajcie mój posprzątany balkon. Posprzątany. No posprzątany, to co tu się działo, tylko trzeba umyć jeszcze. Chodź, Wesna. Chodź. Wesna lubi patrzeć w lustro. Ona lubi patrzeć w lustro. Chodź. Chodź, usiądziemy sobie. No i okej. Przyszłam nagrać wam coś szybko, bo... O, będzie padać. Jezu, jak świeci słońce. Bo muszę wreszcie wrócić vloga. Muszę się ustawić, może tak? Czy tak coś będziecie widzieć? Muszę wreszcie wrzucić vloga, z którego skleiłam. To jest w ogóle jakiś zlepek. Znowu nie nagrywałam, nie wiem ile. Wesna, ja tutaj jestem. Chodź, misiu. Jeszcze mam do szlifowania stół. Chodź, tu jestem. No chodź do mnie. Co chciałam mówić? Raz, dwa, trzy. Że teraz będzie coming out. No słuchajcie, mój kumpel, który zajmuje się tam produkcją, teraz już mówię całkiem serio, on mówi, przygotuj swoich widzów i bądź sobą. No jak ja mam was przygotować? Wydaje mi się, że ja chyba nigdy nie będę sobą, bo ograniczam się. Dlatego, że cały czas mam takie poczucie, wiecie, że muszę myśleć nad tym, co mówię, a i tak to jest w ogóle bzdura, bo nigdy nikomu nie dogodzę. Także, znaczy, nigdy nie dogodzę wszystkim w 100%, dlatego, że ludzie są różni i ludzie są dziwni i w ogóle wiecie, jak to jest. Zresztą sami piszcie mi komentarze. Prosty przykład, te filmy, pod którymi była gównoburza, to jest tak, że wiecie, jedni piszą super zarąbiście, a drudzy, no, że nie fajnie. No i tyle. Nawet chyba już to mówiłam, że moi rodzice, jedni mówią, a ja lubię ten i ten film, a że jedni moi rodzice, jeden mój rodzic. Ojciec mówi, że lubi coś tam, a mama mówi, że lubi totalnie coś innego. No więc wiecie, jak to jest. No tak jest, no po prostu. Więc ja jestem sobą, ale się ograniczam, więc miejcie świadomość, więc kiedyś wybuchnę. I tak już zostanie, to nic się nie zmieniło w tej kwestii, ja po prostu się wyluzowałam. I tak wydaje mi się, że jest lepiej. Boże, jak mnie razi słońce, bo nagrywam więcej, więc wiecie, jest lżej, inaczej. Nie wiem w ogóle, co wy widzicie. Winogronu, które kwitnie. Usiadłam na chwilę, czas operacyjny, jest bardzo późno, za 23. Muszę zaraz robić obiad i dalej walczyć z kartonami. Jeszcze chciałam zmontować tego vloga, więc tak zrobię. Najpierw zmontuję vloga, a potem pójdę robić obiad, niech to się już renderuje. Chciałabym więcej nagrywać, ale fizycznie nie mam takiej możliwości, bo po prostu napierdzielam od rana, wiecie, i to tak jest. A później znowu z kartony, a w ogóle fajnie, bo nie musimy zrywać płytek, się okazało, ostatnio na to wpadliśmy. Chodź, Wesna! Chodź do mnie. Widzicie, jak ona zaczęła mratać ogonem? Chodź, kitek. Bo kupimy panele winylowe, to się chyba tak nazywa, i takie cienkie, i one są na klik, bo niektóre są grubsze, a niektóre są na klej. A my kupimy takie na klik, więc tylko zbijamy te listwy, które listwami nie są, bo są kafelkami i tyle. Dziś jest jaki dzień? Środa. Jutro muszę polecieć do dermatologa. I myślę, że odezwę się do was w piątek. Weekendu początek. Bambusy mi rosną. Nie wiem, czy widzieliście. Oprócz mojej brudnej podłogi, także bambusy. No i co? No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Ale mam brudną kamerę. Idę montować vloga i już bym tak na rower poszła. Tak, myślę, że to wszystko. Nie pamiętam. Most Wierzyniecki. Nagrałam. Fajnie, nie? Taki w remoncie. I tyle. Kurde, jak mi się coś przypomni, to wam dopiszę, ale... Ale myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że w czerwcu uda mi się nagrać vloga z targów, bo mam międzynarodowy. Bo mamy nasz wrocławski festiwal dobrego piwa i wujek już mi termin podał i powiedział, że nie mogę zapomnieć, bo w zeszłym roku chyba 2 lata temu zrobiłam mu taką akcję. Zawsze się spotkamy z moim wujkiem na festiwalu piwa. A kiedy była taka akcja, że ja w ogóle idę z psem, z psem,
On do mnie dzwoni, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no do auta idę, wyjeżdżam. Mówię, jak wyjeżdżasz, jak właśnie już dojechałem na stadion na piwko. Ja mówię, kur, totalnie mi z głowy wpadł, szkoda, ja nie wiem, no ale tak, zamieć. Więc mam nadzieję, że w tym roku nagram coś dla was. Bo nie wiem w sumie, czy ja coś nagrywam z festiwalu piwa. Tego nie wiem. I w ogóle jeszcze raz pozdrawiam ludzi, którzy mnie zaczepili, jak wracałam z imprezy w sobotę. To było bardzo miłe i przepraszam was, że uciekłam. Po pierwsze byłam w szoku, a po drugie ja naprawdę musiałam wyjechać, bo była prawie północ, jak sami dobrze wiecie, a ja musiałam rano stać na zdjęcia. Dobra, no to co, dziękuję wam jeszcze raz, że byście ze mną. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zostawiania mi łapek w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli otrzymam od was wsparcie w tej postaci. Do miłego, do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!